Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Legalność pobytu obywateli Ukrainy zostaje przedłużona do 30 września przyszłego roku, ale zmianie ulega szereg zasad wsparcia uchodźców wojennych. Między innymi od 1 lipca obywatele ukraińscy będą mogli być umieszczani wyłącznie w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Zakończył się już okres płatności za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w lokalach prywatnych. Ci, którzy uzyskiwali rekompensatę, jeszcze do końca lipca mogą złożyć wnioski o płatność, ale za okres wyłącznie do 30 czerwca. Osoby, które do tej pory korzystały z takiego rodzaju wsparcia i po zmianie przepisów utracą dach nad głową, mogą liczyć na wsparcie wojewodów, którzy wskażą im nowy lokal. Uchodźcy znajdujący się w takiej sytuacji powinni złożyć wniosek bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego. Informacja o wszelkiej dostępnej pomocy dla uchodźców dostępna jest na stronach tych urzędów. W przypadku województwa podlaskiego to strona, której adres widać na dole ekranu. Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, nadal funkcjonują różnego rodzaju obiekty zbiorowego zakwaterowania, w tym te przeznaczone na przykład dla grup wymagających specjalnych warunków. Do nich należą na przykład osoby niepełnosprawne lub starsze oraz ich opiekunowie. Mogą oni liczyć na zakwaterowanie na specjalnych warunkach.